i tam i tam Sejsony Janusz 2017 jak wiecie wrócił Tiger wrócił Tiger żąda od ludzi od fanowów od fanów od hejkerów przeprosin jeżeli nie przeprosimy Tigera to on naprawdę wróci dopiero za pół roku Straszne, to jest naprawdę straszne. Nie da się tego opisać słowami, to trzeba, to trzeba naprawdę yy, naprawdę użyć większej formy żeby to wyrazić. No to brakuje słów tego typu. Ogólnie ja taki prosty haker hmm, z cebulandii tak nie potrafię wyrazić tego Tiger Tutaj nagrałeś, kurwa, znowu kilka tych gniotów. Na komentarzach wyłapałem, że... Od Mańka Kupca, którego pozdrawiam serdecznie. Wyłapałem, że tutaj smażyłeś, kurwa, śnieg na melinie. No, Tiger, kurwa. Śnieg i, no, a w tamtym garze, co? Sos był, spaghetti robiłeś, kurwa, z ryżem. Albo ze śniegiem, no, kurwa. I tutaj dajesz ultimatum, stawiasz warunki, że jak cię nie przeprosimy, nie przeproszą cię ludzie, to nie wrócisz. Dobrze, nie wracaj, kurwa. Nikt za tobą i tak nie tęsknił, bo ludzie pisali, że im brakuje filmików z nożu, z tasaku. Jak wyzywasz ludzi, tego brakuje, nie ciebie. Brakuje tych sytuacji. Tych bekowych sytuacji, których u ciebie przez ostatni rok było mnóstwo, z każdego miesiąca każdy z YouTuberów, który montuje filmiki o tobie, mógłby z każdego miesiąca zmontować dwie godziny materiału. Z każdego miesiąca w każdym dniu kilka filmików. Naprawdę naprawdę kilka filmików było o takiej treści z takimi rzeczami, z takimi hasełkami, z takimi pojebanymi rzeczami, że na przykład Zbyszek kupiec ma się zesrać pod twoimi drzwiami, albo że Janusza Kupca zamknęło CBS czy coś tam łódź, że siedzi ma ogólnie lat 15 i inne tego typu rzeczy, to takie historie były i tego brakuje właśnie Tiger, nie Ciebie, tylko takich Twoich filmików, historii, pojebanych historii tego typu. A ty tutaj wpierdalasz taką piłkę, kurwa smarząc ten śnieg, później zapewne w tej chwili tam idziesz, maszerujesz na to mile, nie? Standardowo, ponieważ tam. Wyrzucają te fanty o godzinie 21.00, jak wiem. No i ty żyjesz w swoim życiem, hejkerzy żyją swoim. Brakuje filmików z nożu i z tasaku, więc zacznij te filmiki wrzucać, nie patrz na nic. To jest taka moja rada. Wtedy, wtedy się napijesz bardzo dużo fejmu, będziesz miał dużo skrybów, wyświetleń i lajk. Like. Bo na tym twoje życie polega. Na skrybach, na lajkach i na ilości wlanych w swój niewyparzony ryj harnasi. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego wieczoru, bo już jest akad wieczór. Ogórat. Będz.